zacząłem robić muzykę właściwie 4 lata temu i nawet nie wysyłałem do nikogo bitów, zacząłem wrzucać wszystkie moje bity na YouTube'a, nawet nie miałem w planie, nie wiedziałem w ogóle, gdzie to pójdzie. No i po jakimś czasie już na tym YouTube'ie nie miałem za wielkiego ruchu, więc postanowiłem podbić tam do kogoś z Polski, no i co, podbiłem do procenta i tu się zaczęła płyta, do wielu ludzi wysyłałem bity, ale nikomu się szczególnie nie podobały, no zastanawiałem się, kogo z Polski widzę, no i akurat trafiło na procenta, na szczęście. Lubię klasyczne sample, ale lubię to robić tak po mojemu i też bardziej nowocześnie robić, no oldschoolowe bity, ale z taką domieszką nowoczesności. Lubię przede wszystkim, jak jest dobry basik w bicie. Lubię, żeby wszystko płynęło, no. I lubię wolne bity i najwięcej wolnych bitów też robię. Właśnie tam jest to, co lubię. Płynie wszystko. Dobry chill out. No, wszystko się pasuje, jest klimat, no i tyle. Leopold Star, no tam według mnie jest najlepszy klimat i teksty są miażdżące. Ten aranż nawet spoko tam zrobiłem. Wszystko się według mnie klei idealnie i to jest dla mnie idealny kawałek. Czuję te teksty, no jakbym tego nie czuł, to bym do takich ludzi nie podbijał, więc no identyfikuję się z tymi. No jest kozak, no wszystko jest dobre. Tak jak Cywiński mówił, na pewno od jointów, no i od dywizji. Dywizja ludzi, którzy słuchają dobrej muzyki i po prostu palą dobre jointy. Mi się tak często zmienia to, co chcę robić i to, co czuję, że nie wiem, gdzie bym mógł się widzieć nawet, ale chciałbym być po prostu, robić to, co kocham, no jak każdy i mieć normalne, spokojne życie i tyle, nic więcej od życia nie oczekuję. Chciałbym, żeby jak innym się będzie podobało, nawet w połowie tak jak mi, no to już będzie naprawdę zajebiście. Siemanko, tutaj Major, jestem producentem 10 z 12 bitów na Joy Division. Sprawdzajcie ten materiał, bo jest to serio zajebista płyta. Pozdro.